Cześć, tu Ernest. Fortnite jest pełen zmian. Ostatnio w ukryciu zmieniono czas na wyjęcie strzelb taktycznych. Teraz każda ma taki sam. Fortnite jest też pełen sekretów. Od kilku dni raz na jakiś czas z grobu na wschodnim brzegu mapy dosłownie wylatuje duszek. Ale Fortnite jest przede wszystkim pełen błędów. Znaczy, posłuchajcie, twórcy gry dobrze dają sobie radę z błędami. Są one nieuniknione w tak ogromnej grze. Wyobraźcie sobie, mieć ręce pełne pracy nad trybami, jedną ogromną wyspą, dziesiątkami broni, setkami skinów, wydarzeniami. Chyba wiecie, o co chodzi. Po prostu nie chcę być za bardzo negatywny co do tego, że te błędy są w grze. Jutro pewnie połowa z nich zostanie naprawiona, więc wskoczmy do gry. Pokażę wam dwa, moim zdaniem, najciekawsze błędy, które każdy z nas może teraz zrobić w grze. Jeśli chodzi o źródła, gdzie je poznałem, to jak zawsze są w opisie. O nie, to łyba dzidzia. Niektórzy z was pewnie kojarzą pewien błąd, który pozwala nam uzyskać taki sam efekt. W tym sezonie jednak wykonanie tego błędu jest o wiele łatwiejsze, a efekt końcowy jest bardziej elegancki, ponieważ nasza postać nie psuje, jeśli chodzi o ruch. W opisie podam wam kod do tej oto mapki. Rozpocznijcie tutaj grę. Na początku macie wybór, small albo big. Jeśli chcecie stać się mali, wybierzcie stronę small. Tutaj stańcie tuż obok wyrwy, tak żebyście ją prawie przytulali. Niewidzialna ściana wam w tym pomoże. Następnie zamieńcie się w przedmiot, który jest tam. Pojawicie się teraz w centrum, stąd wróćcie na tą samą wyspę. Jak już tu wrócicie, rozpocznijcie ponownie grę. W tym momencie obróćcie się, włączcie latanie i zajmijcie miejsce na kładzie, który tu stoi. Gotowe! Jesteście małym knykciem. Wszystko się resetuje, gdy wasza postać padnie. Dlatego nie klikajcie przycisku do odradzania się i bądźcie ostrożni. To jednak was nie powstrzymuje od powrotu do centrum, stąd możecie polecieć na dowolną miejscówkę. Okej, to był sposób na stanie się małym nutkiem. Teraz pokażę wam, jak stać się tytanem. Sposób jest bardzo podobny, ale tym razem musicie kucnąć pod wyrwą w tym miejscu. W tej pozycji zamieńcie się w choinkę. Tym sposobem staniecie się przeogromnymi postaciami. Z mojej perspektywy to wygląda tak sobie, ale inni gracze widzą was jako giganta. Poza tym to Fortnite powrócił sposób na niewrażliwość na obrażenia od upadku. Po upadku do wielkiego krzaku nie otrzymuje się obrażeń od upadku. To normalka. Ale tą mechanikę można wykorzystać w taki sposób, że obrażenia od upadku nie będą nas dotyczyły w dowolnym miejscu. Wykonanie tego błędu jest bardzo proste. W dowolnym wielkim krzaku postawcie rampę. Rampa powinna się znajdować mniej więcej na środku. Gdy usłyszycie szelest, jesteście gotowi. Wystarczy, że wyjdziecie z krzaka na swoją rampę. Od teraz, dopóki nie podskoczycie lub dotkniecie ziemi, jesteście odporni na obrażenia od upadku. Dzięki temu, bez żadnych obaw o upadek, możecie zbudować skybase'a. Ale jak z każdym błędem, nie używajcie tego, aby zdobywać wygrane. Poza tym wczoraj stało się coś bardzo nietypowego. Fortnite ogłosiło, co się zmieni w najbliższej aktualizacji. To tylko techniczna zmiana w grze. I bardzo szkoda, że Epic Games ucięło z nami kontakt, jaki mieli przed nowym rozdziałem. Wracając to, w aktualizacji 11.20 na PC-tach zostanie dodana opcja na ustawienie DirectX 12. DirectX to w skrócie program wspomagający generowanie grafiki, dźwięków i optymalizację gry. Obecnie Fortnite od 10 sezonu działa na standardzie DirectX 11. Po następnej aktualizacji w ustawieniach grafiki pojawi się opcja na ustawienie DirectX 12. Cytuję: używając DirectX 12, gracze PC posiadający wysokiej klasy karty graficzne mogą spodziewać się lepszej i stabilniejszej płynności gry. Jest to możliwe, ponieważ DirectX 12 optymalizuje działanie procesora i pozwala rozłożyć operacje renderowania na wiele rdzeni. Epic Games wspomina tutaj o kartach graficznych wysokiej klasy, ale standard DirectX 12 wspiera mnóstwo kart, a nie tylko te za 3000 czy 5000 zł. Już dziś możecie sprawdzić, na której wersji DirectX działa wasza karta. Wystarczy, że na pulpicie klikniecie Windows plus R. W tym małym okienku wpiszcie taką oto nazwę programu. Kliknijcie OK. Jak wam wyskoczy jakieś zapytanie, to naciśnijcie nie. Następnie powinna wam pojawić się taka oto rozpiska. W tym miejscu jest podana informacja, na jakiej wersji DirectX-a jesteście. Na niektórych wersjach Windowsa jest tutaj cała lista wspieranych DirectX-ów. Jeśli macie tutaj napisane 12, to będziecie mogli to przetestować w Fortnite. Jeśli nie, to raczej nie. Nie wiemy jeszcze, jak bardzo to przyspieszy naszą grę. Musimy poczekać na aktualizację, która będzie prawdopodobnie jutro, w środę. Na koniec dodam tylko, że to nie dotyczy graczy na konsolach. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.